pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Nie mam jakoś tej takiej wielkiej pewności siebie przyjeżdżając na kadrę, że o, nie wiem, strzeliłem na poprzednim zrupałem, teraz będę grał. Warszawa, Frankfurt chyba. Frankfurt, Miami, Miami, Charlotte. Mogłoby być różnie u mnie z grą w reprezentacji, bo pamiętam, że jak dostałem powołanie, to też nie byłem chyba w jakiejś takiej wybitnej formie. Strzelałem te bramki, ale może nie jakoś tak regularnie. Pamiętam, wziąłem kąpiel i już nie mogłem wyjść spod prysznica, bo miałem gorączkę 39, tak nie wiem, czy to ze zmęczenia po tych podróżach. Myślę, że jestem najbliżej na boisku lewego i czasem jak mi, nie wiem, coś powie lewy, żeby nie wiem, może lepiej mi podał, żeby tak, no to odbieram to normalnie i nie jest to dla mnie jakieś takie, że o kurczę, lewy powiedział, to teraz nie wiem, mam nogi jak dwaty, tylko no, staram się robić swoje. Powiedz Karol, jaki to masz sposób na jetlag? No nie mam, jakiegoś takiego dobrego jeszcze nie znalazłem, żeby mi coś bardziej pomogło. Czasem jakieś takie żelki na spanie i tak dalej, ale czasami się po nim tak troszeczkę gorzej czuję, bo tak jakby chciał i spać, ale nagle się tak zbiorę z łóżka szybko i gdzieś później jest jeszcze gorzej, więc no staram się jakoś przemęczyć czasem w tym samolocie, żeby trochę może krócej pospać w samolocie, jak lecę na noc, żeby już jak dolecę, to jest czasami 13-14 godzina w Polsce. No pytam Ciebie, bo na przykład, gdy olimpijczycy jadą na igrzyska do Tokio, do Rio, de Janeiro, no to muszą przyjechać tydzień, dwa tygodnie wcześniej, aklimatyzacja, adaptacja, Mistrzostwa Świata przykładowo w Brazylii, to tak samo wszystkie drużyny przyjeżdżały dużo wcześniej. A Karol Świderski skacze między kontynentami, jakbyś jeździł z Wrocławia do Poznania, grasz właściwie dzień, dwa, trzy, ewentualnie po przylocie, bez względu na to, czy przylatujesz do Polski, czy do Stanów. No tak, przeważnie mam te trzy dni, można powiedzieć, bo w Stanach zawsze mamy teraz mecze w sobotę, w weekend, więc w niedzielę staram się lecieć do Polski, w poniedziałek już jestem, a mecze są gdzieś przeważnie czwartek, czasem piątek, więc jeszcze jest ok. Ostatnio graliśmy, pamiętam, w kadrze graliśmy chyba w niedzielę, to był mecz z Mołdawią i po tym meczu od razu w poniedziałek w samolot leciałem z trzema przesiadkami Warszawa, Frankfurt chyba, Frankfurt, Miami, Miami, Charlotte i byłem o 21 chyba w Charlotte tamtego czasu, szybko gdzieś na zakupy, coś szybko do domu kupić i rano trening i wylot do Miami i w sobotę mecz i w środę mecz w Miami. To był dla mnie taki najgorszy moment i po tym było mi się tak ciężko odkręcić później, bo graliśmy środa, sobota, środa, więc po przylocie w 9 dni miałem kolejne 3 mecze i to było ciężkie, a tak jak tutaj na kadrze się przylatuje, to myślę, że to nie jest aż takie trudne, choć łatwe też nie jest. Czyli trudniej się gra po powrocie do Stanów? Myślę, że tak, no bo jednak te mecze kadry są rzadziej i ta koncentracja, mobilizacja i to, żeby się jak najlepiej przygotować, to człowiek chce, bo to jest jeden mecz w miesiącu czasem, nie wiem, na dwa miesiące, zależy jak te terminy kadrowe wypadają, więc na tą kadrę człowiek chce zrobić wszystko, żeby jak najlepiej być przygotowanym, no ale gdzieś to się po tym powrocie odbija, bo jednak te podróże są dalekie i też czasem jak się przylatuje na kadrę, to trzeba znowu gdzieś lecieć na mecz. A z kolei, jak powiedziałeś, po przylocie do Stanów, zakupy, rozumiem, że normalne życie Ciebie też dotyka. No na pewno tak, tym bardziej, że jesteś malutki w domu, więc nie jest tak, że sobie coś zamówię wieczorem, na przykład jak nie mam ochoty, bo też nie wiem, czy jakieś mleko jeszcze, czy coś potrzebne, a jak nas nie ma 7-10 dni w Stanach, no to trzeba jakieś te bieżące zakupy szybko uzupełnić, to nawet jak o 21 gdzieś tam dojechaliśmy, to szybko do supermarketu i później wróciłem do domu, pamiętam, wziąłem kąpiel i już nie mogłem wyjść spod prysznica, bo miałem gorączkę 39, tak nie wiem, czy to ze zmęczenia po tych podróżach, no ale następny dzień rano już było lepiej i mogłem polecieć do Miami na mecz. Ile czasu potrzebujesz tak, żeby złapać równowagę? Zależy, ale te jak mam gdzieś tam po powrocie do Stanów gdzieś tam tydzień do tego następnego meczu, to ten pierwszy mecz jest taki, że jeszcze trochę taki jest cięższy dla mnie i później jest lepiej, ale
tak jak ostatnio mi się trafiło, że po 3 dniach miałem mecz i po 6 miałem kolejny, no to potem się już jest ciężko odkręcić, bo to też się lata między tymi stanami i tak dalej, więc to też nie mam tak, że przylatuję i trafia mi się mecz u siebie, bo czasem trzeba jechać na wyjazd też, a też nie są takie krótkie te wyjazdy, no, w zależności, ale gdzieś tam przeważnie godzinka, półtora, dwie. Zdarzają się po 4,5 do Los Angeles, więc no, zależy jak się trafi. Czy można Ciebie wyprowadzić z równowagi? No myślę, że na pewno. Zdarza mi się gdzieś tam. Ale no nie jest to takie łatwe, ale jak już się gdzieś wyprowadzę z równowagi, to potrafię być taki nieprzyjemny. Denerwujesz się? Czasami tak. Bo dla mnie sprawiasz wrażenie i podejrzewam, że też wielu kibiców, ludzi patrząc na Ciebie, ma takie poczucie, że Ty jesteś takim niespotykanie spokojnym człowiekiem. Staram się, ale to też takie pozory może, bo to tak w środku nie jest chiller. Znaczy, tak, znaczy ja aż tak chyba nie, ale no czasami to co z ciebie, żoną co? Gdzieś tam żartujemy, bo że a Ty taki zawsze miły dla wszystkich jesteś, a w domu czasem potrafisz być taki, że nie wiem, że coś skomentuję i tak dalej. No nie wiem, taki jestem, bardziej staram się być gdzieś tam spokojny i tam gdzieś sobie stać z boku, obserwować to niż tam gdzieś. Ale na boisku potrafię się zdenerwować i gdzieś z tym mam czasem problem, mi się wydaje, bardziej w Stanach, bo no dużo gdzieś tam dyskutuję z sędziami i to na pewno jest, myślę, irytujące czasami dla kogoś, kto patrzy z boku i też staram się to gdzieś kontrolować. A jeżeli chodzi o takie sytuacje życiowe, to przypominasz sobie ostatnią, kiedy po prostu się zdenerwowałeś? Szczerze nie, to raczej jakieś takie, jak zdarzy się jakaś może kłótnia małżeńska, ale to czasami, więc a tak to raczej w życiu nie. Proszę Cię, żebyś dokończył zdanie. Gdyby nie Paulo Sousa, to? To mogłoby być różnie u mnie z grą w reprezentacji, bo gdzieś pamiętam, że jak dostałem powołanie, to też nie byłem chyba w jakiejś takiej wybitnej formie. Strzelałem te bramki, ale może nie jakoś tak regularnie. I dostałem szansę, że myślę, że za trenera Brzęczka miałem takie lepsze okresy nawet. I tych goli strzelałem więcej dla Pałoku, a gdzieś tego powołania nie było, więc to też takie nieoczywiste powołanie było z Ligi Greckiej, więc na pewno gdyby nie Paulo Sousa, to mogłoby mnie nie być w kadrze. Poza tym powołaniem i tym, że sam Paulo Sousa na Ciebie później stawiał, co jeszcze temu trenerowi tak w kategoriach piłkarskich zawdzięczasz? Myślę, że dużo. No wiadomo, że gdzieś tam stricte jakichś takich technicznych rzeczy to nie było czasu, żebym gdzieś tam wyciągnął czegoś, ale na pewno poruszania się gdzieś tam po boisku, jakieś takie drobne elementy, informacje, jak tam gdzieś mamy grać w tym systemie na dwóch napastników i gdzieś myślę, że to mi odpowiadało i dobrze się w tym czułem i myślę, że też gdzieś te liczby później mnie broniły u trenera Sousy, więc no na pewno no, gdzieś te takie małe elementy, jakieś poruszanie się bez piłki, z piłką, jakie ruchy wykonywać, ale myślę, że to tak większość trenerów gdzieś tam jakieś wskazówki na boisku. To był dla Ciebie duży zastrzyk pewności siebie, taki pierwszy telefon, pierwsza wiadomość, że no, taki selekcjoner chce na Ciebie stawiać. No na pewno byłem zaskoczony i ten pierwsze 3-4 dni na kadrze to takie były, troszeczkę byłem pod prądem, można powiedzieć, więc te treningi też tak najlepiej nie wyglądały. Pamiętam, że po tym pierwszym meczu z Węgrami już później mieliśmy gierkę przed meczem z Andorą i gdzieś wygraliśmy 1-0 i pamiętam, że strzeliłem bramkę chyba i moja drużyna wygrała 1-0 i następnego dnia zadebiutowałem, więc może też gdzieś to miało jakieś znaczenie, że udało się strzelić tą bramkę na treningu i dostałem szansę następnego dnia. Myślisz, że za Sousy, biorąc pod uwagę ten najnowszy okres reprezentacji, kadra grała najładniej? Myślę, że tak. I myślę, że wtedy nawet z fajnymi, z mocnymi przeciwnikami, jak z Anglią u siebie, czy jak mecz z Hiszpanią na Euro, myślę, że to były dobre mecze i okej, wiadomo, że czy Anglia, czy Hiszpania, to posiadanie było większe, ale gdzieś potrafiliśmy, jak już mieliśmy tą piłkę, to potrafiliśmy nią operować. I myślę, że ta gra za trenera Sousy
na pewno była ładna dla oka i ofensywna, ale też za to dużo bramek traciliśmy w tamtym okresie. Ostatni wątek dotyczący Sousy. Dlaczego nie trafiłeś do Salernitany, Paulo Sousy? No było troszeczkę późno już, bo okienko nam się zamykało 2 chyba sierpnia w Stanach, że już nie mogliby za mnie kupić nikogo innego. I no nie starczyło gdzieś tam czasu, bo na początku gdzieś długo było negocjacji, jaka kwota i tak dalej, że transfer definitywny. Później gdzieś tam troszeczkę to stanęło w miejscu i na końcu już miało być wypożyczenie z opcją wykupu. I jak ja już się na to zgodziłem i chciałem pójść na to roczne wypożyczenie, to już troszeczkę zabrakło czasu i u mnie w klubie się już chyba na ten ruch nie zgodzili. Czy pamiętasz swoją pierwszą myśl, gdy dowiedziałeś się, że selekcjonerem zostaje Michał Probierz? Na pewno się ucieszyłem, bo znałem, pracowałem już wcześniej z trenerem Probierzem. Gdzieś mnie ściągał do Jagiellonii i gdzieś on zauważył mój nie wiem, talent, czy gdzieś tam te umiejętności w piłce juniorskiej jeszcze i wprowadzał mnie do pierwszego zespołu, więc no nie będę ukrywał, że jest to gdzieś tam jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza osoba w mojej dotychczasowej karierze piłkarskiej, więc na pewno się gdzieś tam uśmiechnąłem i cieszyłem z tego, bo też wiem, jakim jest trenerem, człowiekiem i cieszę się, że może być selekcjonerem, bo na pewno na to zasłużył. Jak zmieniła się twoja pozycja w kadrze od momentu tego pierwszego powołania przez Paulo Sousę do tego, co mamy dzisiaj? Kurczę, nie wiem, bo ja jestem właśnie taki zawsze, że nie mam jakoś tej takiej wielkiej pewności siebie przyjeżdżając na kadrę, że o, nie wiem, strzeliłem na poprzednim zgrupowaniu, teraz będę grał. Ja gdzieś tam jestem zawsze z tego założenia, że u każdego selekcjonera gdzieś tam z tylnego siedzenia startuje zawsze na tym początku zgrupowania, gdzieś tam te treningi, drugi skład i tak gdzieś tam się powoli przebijam, żeby, nie wiem, tu może w pierwszym meczu z ławki wejść, w drugim już zagrać. I gdzieś tam na tym ostatnim zgrupowaniu też miałem tak, trochę byłem niepewny, bo mówię, długo nie grałem. Ciekawe jak to będzie, ale gdzieś tam od pierwszego treningu już gdzieś mogłem widzieć i spodziewać się, że mogę gdzieś tam grać z tymi Czechami, więc to było takie trochę dla mnie nowe i zarazem fajne, bo gdzieś no te ostatnie mecze w kadrze może były u mnie gdzieś tam lepsze, ten mecz z Mołdawią. No wiadomo, że to też był mecz z Mołdawią tylko, ale też gdzieś strzeliłem bramkę, myślę, że zagrałem niezłe spotkanie, więc cieszę się, że gdzieś to zaowocowało na następne zgrupowanie. Czujesz na przykład, że masz teraz na zgrupowaniach więcej do powiedzenia? Czy ja zawsze lubię dużo gadać przy stole, gdzieś tam jak siedzimy przy obiadach, kolacjach. Ostatnio Lewy z nami siedział przy stole właśnie i mówił, żebym przychodził 15 minut wcześniej, bo zamiast jeść to ja cały czas gadam i wszyscy już skończą, a ja jeszcze mam, nie wiem, cały talerz nałożony i każdy musi na mnie czekać, więc no, lubię sobie pogadać, więc myślę, że zawsze mam dużo do powiedzenia. A chcesz mieć też więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o takie no, kwestie zasadnicze dla funkcjonowania zespołu? Na pewno bym chciał, ale gdzieś ta rada drużyny jest wyznaczona, więc na razie muszę poczekać na swoją kolej, ale jak gdzieś tam zawsze rozmawiamy, to i tak zawsze lubię coś tam swojego dopowiedzieć. Masz już takie spostrzeżenia, gdzie widzisz, gdzie mogłoby coś po prostu inaczej, lepiej funkcjonować w zespole? Znaczy myślę, że każdy ma jakieś spostrzeżenia i ale ze zdaniem Świderskiego coraz bardziej rozumiem, że inni zaczynają się liczyć. No tego nie wiem, to trzeba było innych pytać. Mam nadzieję, że tak jest, że jak czasem gdzieś tam rozmawiamy i coś powiem, to ktoś, nie wiem, rozumie o czym mówię i nie wiem, czy wyciąga wnioski, czy wie jak, nie wiem, w następnej akcji się zachować, czego ja bym na przykład chciał, jakie podania, jaki ruch robię, jak to ma wyglądać, więc mam nadzieję, że jak z kimś się rozmawia na boisku, to już ktoś tam nie patrzy na mnie jak na kogoś, kto jest nie wiem, pierwszy raz, tylko jak już z całego kadrowicza, bo gdzieś od 2-3 lat w tej kadrze jestem i myślę, że w każdym meczu gram praktycznie, więc tych występów już trochę też złapałem. To mam nadzieję, że liczą się z moim zdaniem. To z tej perspektywy chciałbym poznać twoje zdanie w kwestii kluczowej.
za wami dwa mecze, które mieliście wygrać. Z Mołdawią i z Czechami. Przyznasz, że to nie było wyzwanie z cyklu piłkarski Himalaje? Myślę, że na pewno nie. I myślę, że no wszystko zawaliliśmy meczem z Mołdawią, bo no z takim przeciwnikiem na własnym stadionie przy komplecie publiczności to musimy wygrać. Czy twoim zdaniem kadra Probierza zmierza we właściwym kierunku? Myślę, że tak i liczę na to, że tak będzie cały czas, bo co ciebie przekonuje? Gdzieś ostatnio te mecze były naprawdę lepsze i myślę, że nawet po tym, jak ta kadra gdzieś się zmienia personalnie, wiadomo, Kuba Piotrowski wskoczył do składu, ostatnie mecze grał, ten środek pola zupełnie inaczej też wyglądał niż dotychczas. Ta obrona też gdzieś tam jest rotowana, zmieniana, więc myślę, że po takich nawet roszadach i tak dalej pokazaliśmy, nie wiem, czy mecz z Czechami w pierwszej połowie potrafimy się utrzymać przy piłce i gdzieś fajnie rozgrywamy. Wiadomo, może brakuje czasem tego ostatniego podania, żeby wykończyć tą akcję z strzałem, ale pamiętam gdzieś 3-4 dobre dośrodkowania chyba nawet w pierwszej połowie Niko Zalewskiego, więc mam nadzieję, że to będzie zmierzać w lepszym kierunku, bo wcześniej gdzieś tego nie było i bardziej graliśmy tak na hura na początku tych eliminacji, że tak samo się zrobi, a teraz gdzieś ten pomysł jest... To jakbyś ten pomysł opisał, jakbyś styl reprezentacji Probierza scharakteryzował? No na pewno chcemy grać też ofensywnie i gdzieś cały czas na tych dwóch napastników wychodzimy i te wejścia skrzydłami na pewno, czy Wszołi, czy Niko Zalewski, czy Franek, więc dużo tych dośrodkowań i gdzieś dla napastnika myślę, że to jest fajny styl, bo czy ktoś wygra, nie wiem, pierwszą z pierwszej piłki uderzy z głowy, czy gdzieś tam drugą piłkę można zebrać, jak nas dużo będzie pod tym polem karnym, a tak chce trener Probierz, to zawsze można zbierać tą drugą piłkę, gdzieś kończyć tą akcję strzałem i wiadomo też atak pozycyjny utrzymywać się. No i oczywiście też być dobrze zbalansowanym w defensywie, bo tego też nam gdzieś tam wcześniej brakowało i tych bramek traciliśmy za łatwo. Co ty sądzisz o teorii mówiącej, że Robert Lewandowski przytłacza innych reprezentantów, że sprawia, że młodsi zawodnicy nie mogą rozwinąć skrzydeł, bo są tak zdominowani przez Lewandowskiego? Nie, no myślę, że nie, że no nie widziałem takiej dominacji lewego na treningach czy na meczach. Ja wiem po sobie nawet czasem, jak ja gram w klubie u siebie i jak ktoś mi, nie wiem, źle poda, to też potrafię krzyknąć, ale nie wiem, jak to druga osoba odbiera, bo to też zależy, jak młody zawodnik to będzie odbierał, bo to, czy czasem ktoś machnie, czy nie wiem, czy tak jak lewy krzyknie na boisku, no to on nie krzyczy po to, żeby kogoś, nie wiem, zrugać i żeby mu, nie wiem, komuś było, nie wiem, smutno, przykro na boisku, tylko po to, żeby go gdzieś zmobilizować, żeby to następne dośrodkowanie może było lepsze, żeby to podanie było lepsze, żeby ta większa koncentracja jeszcze była. I myślę, że to jest pod takim względem i ja tak wcale nie uważam, a gdzieś myślę, że jestem najbliżej na boisku lewego i czasem jak, nie wiem, coś powie lewy, żeby, nie wiem, może lepiej mu podał, żeby tak, no to odbieram to normalnie i nie jest to dla mnie jakieś takie, że o kurczę, lewy powiedział, to teraz, nie wiem, mam nogi jak z waty, tylko no, staram się robić swoje i jak mogę w następnej akcji gdzieś, nie wiem, poszukać go podaniem, to spróbuję, jeśli nie, no to spróbuję, nie wiem, sam strzelić, sam dośrodkować, więc myślę, że to jest też podejście indywidualne, ale mam nadzieję, że nikogo nie dominuje. A tobie się zdarzyło przekazywać Robertowi uwagi na boisku? Tak to ujmę dyplomatycznie. Znaczy może jakieś tam drobne wskazówki czasem, czy nie wiem, czy nawet przed meczem. Pamiętam, jak graliśmy któryś tam mecz z Albanią chyba na Narodowym, to też jeden z obrońców, który grał, to byłem z nim wcześniej w pałku, to też jakieś informacje na ten temat. A tak na boisku to raczej staram się, nie wiem, nie krzyczę do lewego, że coś tam źle zrobił. A więc jednak. To ja raczej po cichu. Tak, raczej odpuszczam sobie, tak. Powiedz mi, dlaczego Polska zagra na Mistrzostwach Europy? Bo musimy to zrobić, bo zawaliliśmy gdzieś te mistrzostwa, te eliminacje tutaj i grupa była taka, że
każdy mówił, a przebudowa reprezentacji na pewno pojadą i to jest tylko gdzieś tam i wyłącznie nasza wina, bo nieważne kto by grał z tej grupy, powinniśmy wyjść i pojechać na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy, przepraszam, a troszeczkę sobie to utrudniliśmy i musimy zrobić wszystko, żeby awansować na te mistrzostwa i mam nadzieję, że to zrobimy. Najpierw Estonia. Tam jest znany ci człowiek, Kosta Wasiliew, jedyny 39 lat, który powiedział, że przedłuża karierę reprezentacyjną. Z Polską, tak. No właśnie. Fajnie, bo Kosta to jest super człowiek i pamiętam go z czasów w Jagiellonii. Niesamowity piłkarz, ale naprawdę człowiek też bardzo fajny i gdzieś zdarzyło mi się posiedzieć z tą jego ekipą. Jak byłem młody, miałem 18-19 lat, a udało mi się tam z nimi gdzieś tam dwa razy po meczu w domu posiedzieć, zaprosili, więc też fajnie posiedziałem, poznałem ich troszeczkę z innej strony i fajnie będzie spotkać Kostę na boisku ostatni raz, myślę, bo już pewnie więcej nie będziemy mieli okazji razem zagrać. Natomiast sam fakt, że taki weteran jeszcze tam gra i wcale nie jest taką przypadkową postacią w tej reprezentacji, no raczej sugeruje, że nie powinniśmy zbyt dużo uwagi samej Estonii poświęcać. Jestem przekonany, że wygramy ten mecz, ale nie możemy lekceważyć i musimy gdzieś tam pełne skoncentrowanie i gdzieś te nasze założenia meczowe i myślę, że ten mecz pierwszy na pewno wygramy i pewnie pojedziemy do Walii na mecz, no właśnie. A tam ostatni mecz wygraliśmy, ostatnie dwa mecze nawet też, których graliśmy, to wygraliśmy, więc mam nadzieję, że do trzech razy sztuka i pojedziemy później na mistrzostwo. Wygraliśmy, to jest mało powiedziane, ja już widzę te nagłówki. Jedziemy na Euro, Świderski znowu bohaterem, Świderski znowu katem Walii. Fajnie by tak było, ale jeśli awansujemy na Euro, to już biorę to w ciemno, kto tam będzie bohaterem może i Wojtek to może nie, bo takiej dramaturgii to nie chcemy, ale nie wiem, czy obrońca po samym fragmencie, czy coś, nieważne, ważne, żebyśmy tylko znaleźli się na tych mistrzostwach Europy. Wiesz oczywiście, do czego nawiązuję. Leży ci ta Walia? No po ostatnich dwóch meczach na pewno, bo gdzieś dwie ostatnie bramki zwycięskie z Walią udało mi się strzelić, ale... No fajnie by było to powtórzyć trzeci raz, ale no spokojnie gdzieś będę do tego podchodził i najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali te dwa najbliższe spotkania. Ale zgadzasz się z tym, że tacy rywale, takie zespoły jak Walia odpowiadają reprezentacji Polski, że to nie jest zespół grający technicznie, długo utrzymujący się przy piłce, bardziej idący trochę na wymianę ciosów, tak jak i wy to lubicie robić. Na pewno. Pamiętam ten mecz w Walii, jak graliśmy, to tej piłki też troszeczkę było w powietrzu. Wiadomo, że Walia lubi grać twardą piłkę. My wtedy też mieliśmy, Glikson chyba grał w tym meczu, pamiętam, czy Janek Bednarek też lubią zagrać agresywnie, więc takie dwa podobne zespoły w tamtym czasie, tak grające gdzieś agresywnie, ale też potrafiące fajnie gdzieś tą piłką pograć. W tamtym momencie i te trybuny pamiętam też tych kibiców, więc gorąca atmosfera i fajne widowisko, to nas na pewno czeka i mam nadzieję, że zwycięski. To na dzisiaj. Gdzie są przewagi reprezentacji Polski w zestawieniu z Walią? Myślę, że przewag nie ma, że gdzieś to wygląda mniej więcej podobnie. Gdzieś może my mamy większą jakość na niektórych pozycjach i też Walijczycy mają na niektórych więcej jakości, więc na pewno to będzie mecz wyrównany i oceniałbym szansę gdzieś tam 50-50, ale tak się rozgadaliśmy o tych Walijczykach, nie możemy zapominać, że też i oni i my musimy wygrać pierwsze swoje spotkania, żebyśmy zagrali między sobą.